poza mną, no, na tych rekolekcjach też jest kilku innych przedstawicieli tej diakonii, mogą wstać. No, fajnie, fajnie. I to jest tak gdzieś połowa tej diakonii. No bo jak sprawdzałem przed chwilą grupę na Messengerze, bo szczerze nie byłem pewien, ile jest osób w tej diakonii, no to okazało się, że jest 8 plus 2 księży. Tylko na ogół nie widać, bo na większości spotkań jest gdzieś tak trójka mniej więcej, nie? Ale dobrze, czym się zajmuje diakonia liturgiczna? W sensie są takie, myślę, że dwa główne obszary działania. Pierwszy z nich, no to jest coś takiego bardzo oczywistego, myślę też... Może nie prostego, nie? Ale coś, co pierwsze się rzuca jako skojarzenie z diakonią liturgiczną, czyli służba na dniach wspólnoty. Wiadomo, że jak jest dzień wspólnoty, no to jest też z reguły msza święta. Jak jest msza święta, to z reguły jest z pompą, no bo jakby oaza, nie? Te sprawy. No i ktoś musi to obstawić. I myślę, że warto, żeby to byli ludzie, którzy są do tego przygotowani, którzy są też jakąś stałą grupą znającą się, no bo wtedy to po prostu idzie sprawnie. Nie wiem, kto z was był na rozesłaniu OAS w tym roku, no ale ja szczerze byłem zadowolony z tego, jak to tam nam wyszło, mimo że no, było wiele takich okoliczności, których się nie spodziewaliśmy i dzięki temu, że chociaż kilku z nas tam było, no to byliśmy w stanie im jakoś sprostać. Natomiast drugi obszar działania to jest coś, o czym bym mógł parę więcej słów powiedzieć, dlatego że szczerze mówiąc jest to dla mnie bardziej interesujące. Akurat założenie tej diakonii, czy odnowienie jej w ubiegłym roku zbiegło się z wydaniem takiego dokumentu papieża Franciszka Desiderio Desideravi. To jest dokument, który ma podtytuł o formacji liturgicznej ludu Bożego. Czyli formacja. No, jednym z takich zadań, głównych celów naszego ruchu jest właśnie formacja liturgiczna. No bo co się dzieje tak naprawdę po Soborze Watykańskim II? No dzieje się to, że przechodzimy z takiego rozumienia liturgii, którą sprawuje tylko kapłan, który ma dużą księgę, w której ma napisane dokładnie, co ma po kolei zrobić i w zasadzie może być zupełnie do tego teologicznie nieprzygotowany, ale wykonywać poszczególne te czynności i tak to niestety często wygląda. Przechodzimy do takiego trybu, w którym od kapłana, ale też przede wszystkim od całego ludu Bożego, od wiernych, zależy dużo więcej. I rozumiemy wszystkich wiernych jako sprawujących liturgię. Wobec tego no, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, czyli Konstytucja Liturgii tegoż Soboru, mówi, że ci wierni muszą być odpowiednio uformowani. Muszą uczestniczyć w tej liturgii, przynajmniej dobrze by było, świadomie, pełnie i czynnie. No ale żeby uczestniczyć świadomie, no to ktoś mi musi najpierw powiedzieć, w czym ja właściwie uczestniczę. Szczerze powiedziawszy, przede mną takie pytania się pojawiły jakoś tak po moim pierwszym stopniu i sam to zacząłem gdzieś odkrywać. Ale często było tak, że właśnie brakowało mi takiej osoby, z którą mógłbym o tym porozmawiać, jakoś się nawzajem ubogacić. Bo w tym takim moim odkrywaniu liturgii to najlepiej wspominam dwa momenty. Pierwszą jest rozmowa ze znajomym księdzem właśnie na te tematy, która w ogóle jakoś mnie nakierunkowała na dokumenty, które mam czytać, na różne książki i w ogóle metody zdobywania wiedzy. A drugą to kiedy się okazało, że wyjeżdżam w ubiegłym roku na rekolekcję na OND3 i poproszono mnie, żebym razem z Piotrkiem Lewkowiczem właśnie poprowadził szkołę liturgii. No i to doświadczenie wzajemnego wymieniania się wiedzą, wzajemnego ubogacania się podczas przygotowywania szkół liturgii, to było naprawdę coś niesamowitego. I teraz no, można mieć takie zdanie, że to jest wyłącznie diakonia dla mężczyzn, no bo kobiety się nie powinny liturgią interesować, no ale to jest błędny pogląd. Powiem wam tak z mojej wiedzy w diecezji siedleckiej na przykład, przyszłą odpowiedzialną, obecnie wiceodpowiedzialną diakonii liturgicznej jest kobieta. I myślę, że no, to taki całkiem fajny trend. No i nie wiem, czy coś mogę jeszcze powiedzieć. Aha, no metoda spotkań. No generalnie no to spotykamy się i umawiamy dokumenty. Wychodziło nam to średnio, przede wszystkim dlatego, że było nas mało, że mieliśmy małe, w sensie trochę słomiony zapał w tym wszystkim, dlatego że wszyscy w tym trochę raczkowaliśmy. Ale to tak na dobrą sprawę od tego, jak będzie wyglądało działanie tej diakonii, jak będą wyglądały spotkania. No zależy wyłącznie od tego, kto tam będzie. Także bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję.